Słyszałyśmy, że jest w bubrce, profesor Słoneczko, może nas odwiedzi, powiedziały rzeźby stojące w galerii rzeźbiarza, w momencie gdy profesor Słoneczko zadzwonił do nich dzwonkiem umieszczonym w bramie. No, proszę, pewnie telepatycznie dostał informację, że go potrzebujemy, a tak na dobrą sprawę. Pewnie ta telepatyczna informacja do nich dotarła. Hmm, profesor się zbliża ze swoją drużyną, tylko jaką on ma sprawę do załatwienia? Może zechce z nas coś kogoś kupić, powiedziała jedna z rzeźb regionalnych. Może, to raczej wątpliwe. A może coś się stało, powiedziała inna rzeźba. Co tak dbacie? Co będziecie dedukować? Pożyjemy, to zobaczymy, powiedział drewniany anioł. Słyszycie, co profesor mówi do żony rzeźbiarza? On chce nabyć ten duży pień, który stoi przed galerią. Chce go postawić w ogrodzie domu zdrowia, słońce, w stolicy królestwa bajkowy świat, powiedziała inna rzeźba. Wybrał taki duży pień. To się nie uda. Może ktoś mu ten pień zastąpi, powiedziała inna rzeźba. Ja pochodzę z tego pnia, to słoneczny pień, który przenosi wszystkie informacje ze słońca, powiedziała rzeźba wioskowego mędrca. Wszystkie rzeźby z tej galerii przenoszą informacje płynące ze słońca, bo cała galeria stoi na czakramie słońca, Coś ty wymyślił? zapytała rzeźba Żyda. No dobrze, już dobrze, to powiem wam w sekrecie, że jestem naprawdę zrobiony z pnia, który komunikował się z lasem słonecznym a las słoneczny to las słoneczny karmi całą przyrodę na planecie Ziemia Słońcem powiedziała rzeźba wioskowego mędrca. Tego już za dużo. A czy na słońcu rośnie słoneczny las? zapytała rzeźba anioła. Nikt z nas tam nie był. Przenosimy informacje ze słońca, ale to tyle. Chórem odezwało się wszystko, co było zrobione z drewna. A ja tam byłem i widziałem las słoneczny. To suma wszystkich kwiatów słońca, powiedziała rzeźba wioskowego mędrca. No proszę, kto by przypuszczał. A dlaczego ty to mogłeś zrobić? Jakim sposobem tam się znalazłeś? zapytał Wiklinowy Kosz. E, co wam będę mówił? Pewnie nie uwierzycie powiedziała rzeźba wioskowego mędrca, widząc zbliżającego się do niego profesora Słoneczko. Każdej nocy, od kiedy dostałem życie wioskowego mędrca, Dzięki rzeźbiarzowi, panu Henrykowi, rozmawiałem z przetakiem do łapania słońca, który jest, jak wiecie, zawieszony na zewnętrznej ścianie galerii. To stary przetak, pamięta dawne dzieje. On mi dał pełną instrukcję. Gdy się zorientował, że jestem stały w swoim zamiarze odwiedzenia i zobaczenia wszystkiego, co jest na słońcu, Mógł to dać tylko jednej osobie i ja stałem się tym szczęśliwcem. Byłem na słońcu i wszystko zobaczyłem, a potem wszystko zapomniałem, jak powtórnie dostać się na słońce, ale to, co widziałem na słońcu, pamiętam na 100%. Rosną tam kwiaty słońca. Gdy jakaś planeta w tym układzie słonecznym potrzebuje życia o określonych cechach, to odpowiedni kwiat słońca, odpowiedzialny za te cechy, wysyła na Ziemię awatara, i on się uosabia w ciało fizyczne tej Ziemi oraz żyje w nim i na niej, to znaczy na Ziemi, powiedział wioskowy mędrzec. Dobrze. Mówisz to, co mówisz, ale jeszcze, żebyśmy mogli to zrozumieć, to by było dobrze. To jakaś chińszczyzna dla nas. Las słoneczny, kwiaty słońca, cechy kwiatów słońca, awatary, wcielenia awatarów w ciało fizyczne. To za dużo jak dla nas. To jakaś magia słońca. Trudno to pojąć i zrozumieć. Po co nam ta wiedza? Czy da się ją obrócić w pieniądze? Zapytała rzeźba żywda, patrząc na anioły. Ten to zawsze mówi o pieniądzach. A może tak troszkę o tajemnicach porozmawiamy, lub o tym, co jeszcze nie odkryte, a ważne dla odkrycia jest powiedział drewniany anioł. No to rozmawiajcie. Ja czekam na rzeczywiste transakcje finansowe. Powiedziała rzeźba Żyda w momencie, gdy profesor Słoneczko zdecydował się nabyć rzeźbę wioskowego mędrca. Ten to zawsze się odzywa, gdy pieniądze brzęczą, ma nosa i wyczucie finansowe. No i dobrze, ktoś go musi mieć. Rzeźba wioskowego mędrca, jak słyszycie, została przed chwilą sprzedana. Nikt nam więcej już nic nie powie, jak się domyślam powiedział drewniany w czerwonej sukni anioł. Mamy przetarg do łapania słońca. Może się ono budzi nadania kolejnej instrukcji na odbycie podróży na słońce. Oczywiście dla kogoś z nas. Bądźmy dobrej myśli. Wszystko się może zdarzyć. Ja mam taką nadzieję, powiedziała rzeźba anioła w zielonym stroju. Nadzieja, nadzieja. Może i tak się stanie, lub nie. Tu trzeba zakasać rękawy i każdemu podpowiadać, by nas kupili. To nasze zadanie. Masz usta, to mów, zachęcaj. Masz ręce, to pracuj, pokazuj nas, powiedziała podkowa z koniem w momencie, gdy profesor Słoneczko i jego drużyna wychodzili już z galerii. Hmm, same dziwy, same dziwy. Każdy ma prawo chcieć to, co chce, a jednak i tak wszystko układa się dla każdego dobrze. Dla wszystkich układa się dobrze, powiedział Anioł, zawieszony na ścianie galerii.